Równoleżnik M. O misjach inaczej. Witam serdecznie na naszym podcaście. Dzisiaj udamy się na równoleżnik, który przecina Morze Karaibskie, a konkretnie wyspę Kubę. Naszym gościem jest ojciec Sylwester Wydra. Studiował filozofię w Polsce, teologię w Niemczech, a następnie był misjonarzem w Afryce. Wrócił do Europy, pracował w Niemczech, a od niedawna właśnie pracuje w prowincji meksykańskiej, do której też należy Kuba. Serdecznie Cię witam. Szczęść Boże. Tytułem wprowadzenia chciałem zapytać o Twoją, można powiedzieć, życiową przygodę. Na jej początku były takie marzenia właśnie o karierze sportowej. Trenowałeś lekko atletykę, rzucałeś dyskiem. Rozpocząłeś studia na wychowaniu fizycznym w Opolu. Jak to się stało, że totalnie zmieniłeś barwy i można powiedzieć, zmieniłeś dyscyplinę? Jak to się stało, może tak całkiem nie jestem w stanie powiedzieć, bo to po prostu Pan Bóg powołuje i to powołanie odczuwa się w swoim sercu. Ja na moim obrazku prymicyjnym, do mojego obrazka prymicyjnego wybrałem właśnie cytat z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza: w dobrych zawodach wystąpiłem. To jest takie pożegnanie Pawła właśnie z jego pracą, z jego wspólnotami, ale dla mnie nie chodziło właśnie, by się pożegnać, tylko właśnie by zaznaczyć to, że ta zmiana kursu, zmiana zawodów, z takich zawodów sportowych, z właśnie kształcenia się w tym kierunku zmieniłem na zawody, możemy powiedzieć, Boże, czy dla Pana Boga, właśnie angażując się w misję i wstępując do misyjnego seminarium duchownego. I dla mnie to oznaczało właśnie wystąpić w dobrych zawodach, inwestować swoje życie właśnie w coś dobrego. I dla mnie tym dobrem była właśnie ta idea misyjna, która właśnie jest obecna w zgromadzeniu misjonarzy werbistów. Na początku, jakbyś mógł tak przybliżyć nam chociaż pokrótce te właśnie etapy Twojego powołania czy przygotowania się, formacji, jak to się stało, może znalazłeś się w Afryce i jakie były te losy w kierunku Europy ponownie, a później jeszcze bardziej zaskakujący wybór. Zdecydowałem się poprosić przełożonych o studiowanie w Niemczech. Tak sobie przypominam właśnie też, dlaczego się na to zdecydowałem. Też bardzo często już w tamtym okresie się mówiło, że w Niemczech to tam różnie bywa, ludzie do kościoła nie chodzą. To były lata 90., koniec lat 90., początek lat 2000. I po prostu też może po części, by zobaczyć, jak to jest, bo się mówiło, że jakoś ta wiara upada, jak to rzeczywiście jest. I taką możliwość mi się wydawało, że dają te studia za granicą, szczególnie w Niemczech. I jakoś mnie Pan Bóg popchnął, by rzeczywiście zwrócić się z prośbą o kontynuowanie nauki, dalszych studiów tam. Ale też z drugiej strony wiedziałem, że tam w Niemczech, jeżeli chodzi o nasze zgromadzenie misyjne, że jest tam wspólnota taka międzynarodowa, bardziej niż wtedy jeszcze u nas tutaj w Polsce. I pisząc właśnie moją motywację, napisałem, że chcę mieć doświadczenie życia we wspólnocie międzynarodowej. I wydaje mi się, że też będąc tam, studiując ze współbraćmi z różnych krajów, też zdobyłem właśnie to doświadczenie takiej międzykulturowości, międzynarodowości, która jest teraz cechą charakterystyczną werbistów. Jeżeli chodzi o moją dalszą drogę, to pod koniec naszej formacji piszemy petitio missionis, tak zwane, czyli taką petycję, podanie o kraj, w którym byśmy chcieli pracować. I możemy podać trzy propozycje, gdzie byśmy chcieli pracować. I wtedy też zastanawiałem się, miałem wielu przyjaciół w Papui Nowej Gwinei, więc na pierwszym miejscu napisałem Papuę Nową Gwineę. Też się interesowałem tym krajem. I również będąc tam w Niemczech, bardzo wielu misjonarzy niemieckich, współbraci, powracało właśnie z Kongo.
i wiedziałem, że w Kongo po prostu są potrzeby misyjne nowych współbraci, by kontynuować misję. Po konsultacjach z różnymi współbraćmi na drugim miejscu napisałem Kongo i na trzecim miejscu napisałem ogólnie Afrykę i przełożony generalny na pierwszą misję skierował mnie do Demokratycznej Republiki Konga. Byłem tam 5 lat, jest to rzeczywiście bardzo piękny kraj, bardzo piękna misja, też nie całkiem łatwa, ale jeżeli chodzi o kościół, bardzo taka dynamiczna i dająca satysfakcję też z tej pracy misyjnej. Po 5 latach powróciłem do Niemiec, tam gdzie się wykształciłem. W pierwszym etapie skierowano mnie do pracy w prokurze misyjnej, zajmowałem się animacją misyjną, co jest również jednym z takich charyzmatów charakterystycznych naszego zgromadzenia. Następnie po 2 latach poprosiłem o pracę na parafii. Stwierdziłem, że już jestem gotowy, by rzeczywiście wziąć odpowiedzialność za parafię i wtedy prowincjał zaproponował mi pracę w Dreźnie. Była to dla mnie bardzo takim dobrym i ubogacającym doświadczeniem, ponieważ akurat ta wschodnia część Niemiec, która wcześniej należała do tak zwanego DDR, czyli tego bloku wschodniego, bloku komunistycznego, jest bardzo specyficzna. Kościół tam jest tak zwaną diasporą, czyli jesteśmy w mniejszości. Jest większość ludzi wierzących, to są protestanci albo ewangelicy, jest ich ponad 20%. Nas, katolików, jest około 3%, a reszta nie należą do żadnych innych kościołów. Możemy powiedzieć, że ateiści, czyli też taka typowo misyjna atmosfera, typowo misyjny region. I to też właśnie dało mi taką satysfakcję, że jestem tutaj, mimo że tutaj w Europie, ale w takiej sytuacji, która jest naprawdę, naprawdę misyjna, gdzie jest tylko 3% katolików, ale mimo wszystko właśnie, gdzie jesteśmy potrzebni, gdzie mogę się realizować w 100% jako werbista, jako misjonarz głoszący Chrystusa. Czy mógłbyś przywołać jakąś historię z tej pracy w Dreźnie? Czy zdarzyło się właśnie takie jakieś nietypowe spotkanie z kimś, kto totalnie był jakby poza kościołem, poza nawet rozumieniem Boga i może jakieś zbliżenie nastąpiło tu z parafią, czy twoim życiem, z twoją posługą? Było wiele różnych sytuacji, może tak ciężko jest mi znaleźć teraz jakąś konkretną, gdzie czasami po prostu kościół był otwarty, gdzie pojawiali się ludzie, którzy zupełnie przypadkowo tam się znaleźli, bo akurat padał deszcz i się schronili w kościele i ja akurat też przypadkowo tam byłem i zaraz pytania, a co tutaj jest, a tu kościół katolicki i tak dalej. A ja też właściwie, moja mama jest ochrzczona, czy ktoś i zaczyna się po prostu taki dialog o wierze i ludzie gdzieś tam zaczynają sobie zdawać sprawę, że to jest jednak coś poważnego, że trzeba po prostu to brać pod uwagę. Ale też na przykład takie spotkania, bardzo często tam też te małżeństwa, które są małżeństwami mieszanymi. Ktoś jest ochrzczony w kościele katolickim, a druga osoba jest na przykład w kościele ewangelickim. Ale też jeszcze więcej jest takich, które jedna osoba jest ochrzczona w kościele katolickim, a druga osoba nie jest w ogóle ochrzczona i nie należy do żadnej wspólnoty wierzącej. Ci rodzice musieli przywozić dzieci na katechezę, na różne po prostu spotkania, pracę duszpasterską i często też miałem wrażenie, że ta osoba, która nie jest ochrzczona, się angażuje bardziej właśnie w pomoc, w organizację, niż ta osoba, która jest ochrzczona, gdzie właśnie ja się tak zastanawiałem, dlaczego. I też widziałem, że te osoby bardzo sobie ceniły bliskość i też w rozmowach mówili, że dla nich jest bardzo ważne, że te wartości chrześcijańskie odgrywają ważną rolę dla nich. I też były takie sytuacje, że jedna czy druga osoba się decydowały później na chrzest też, czy na przyjęcie sakramentów. Miałem kilka razy okazję cię odwiedzić właśnie w Dreźnie, w tej parafii. I pamiętam takie bardzo pozytywne
oddźwięk ludzi i takie ich relacje z tobą, jako też duszpasterzem. Nikomu nie przeszkadzało, że to jest kapłan z Polski. Wiemy, że historie Polska-Niemcy są takie no, bardzo wrażliwe, a tam zupełnie jakby nie było żadnych tam awersji. Ludzie się cieszyli, że ty jesteś też kapłanem z Polski, który po prostu tam pracuje, jest pasterzem. Miałem okazję zobaczyć i poznać też twoich przyjaciół, takich, którzy też blisko są Kościoła. Tak jak wspomniałeś, z różnymi historiami właśnie, niektórzy właśnie byli niewierzący, a stali się bardzo aktywni w Kościele. Czy do Kościoła przychodzili, mimo że nie mieli sakramentów i byli bardzo aktywni. No właśnie, to skoro tak można powiedzieć dobrze było, to skąd się wzięła ta idea, żeby szukać nową misję, a tym bardziej na nowym kontynencie? Sytuacja w diecezji i w Niemczech, tam gdzie pracowaliśmy, nawet i w Dreźnie się trochę zmieniała. Uczestniczyłem też w pewnym procesie prowadzącym do połączenia parafii, ponieważ no, tam brakuje też księży, brakuje personelu pastoralnego. I też miałem taką ideę, by jakoś to dobrze poprowadzić. Też w rozmowie z przełożonym, z prowincjałem, czy też z ludźmi, tak mówiłem, że bardzo chętnie się w to zaangażuję i jak już będę widział, że po prostu te parafie czy są gotowe na to zjednoczenie, że ja wtedy bym poprosił o zmianę, by po prostu być w innym miejscu. I w tym momencie też przyszła mi idea, żeby jednak może spróbować drugi raz pojechać na misję, tylko już może nie do Afryki, tylko w inne miejsce. I wtedy właśnie przyszła ta idea, że jest ta prowincja meksykańska, która się nazywa prowincja Meksyk-Kuba, także w tej nazwie też ma i Meksyk, i Kuba. Skontaktowałem się z tamtejszym prowincjałem przy pomocy też naszych polskich współbraci, czy polskiego współbrata jednego. I napisałem mu, że mogłem sobie wyobrażać po jakimś czasie pracę na Kubie. I wtedy prowincjał, który wtedy był prowincjałem w Meksyku i na Kubie, mi odpisał, no to jeżeli Rada Prowincjalna się zgodzi, to będziesz pracował na Kubie. No i tak po prostu od początku już było wiadomo, że pojadę na Kubę. Nie przeszkodziła ci nawet pandemia, bo właśnie to jest ten czas, kiedy już decyzje zapadły. Jest to takie jakby przygotowanie nawet mentalne, a tu właśnie przyszła pandemia, ale ona nie przeszkodziła ci w wyjeździe. Może opowiedz trochę o tych realiach, jak to było. Oj, troszkę przeszkodziła, ponieważ ja pożegnałem się z parafią w Niemczech. Na początku roku 2020 przyjechałem do Polski, żeby się pożegnać z rodziną i w tym momencie zamknięto wszystkie granice, więc mój wyjazd się opóźnił o 3 miesiące i przez te 3 miesiące po prostu byłem zamknięty w mojej rodzinnej parafii w Bielicach, w diecezji opolskiej razem z rodzicami i po 3 miesiącach przyszła taka odwilż. Była możliwość, żeby wrócić do Niemiec, ponieważ stamtąd miałem wyjechać do Meksyku i rzeczywiście to się udało. Z opóźnieniem takim 3-miesięcznym udało mi się wylecieć do Meksyku i rozpocząć naukę języka hiszpańskiego. I to też było tak, kiedy przyleciałem do Meksyku. Znowu w Meksyku było takie bardzo, rozpoczęły się restrykcje, gdzie wszystko było zamknięte. Kurs języka hiszpańskiego, cały kurs właściwie robiłem na uniwersytecie w Ciudad de México, ale metodą online, czyli nigdy nie byłem obecny w tej swojej szkole. Wszystko po prostu przed komputerem i w moim pokoiku. I następnie były trochę komplikacje, bo w międzyczasie przyszła też moja wiza wjazdowa na Kubę. Jest to wiza specjalna, wiza religijna. Jest pewien okres czasu, w którym trzeba po prostu wjechać do kraju. I też były trudności, żeby kupić bilet. Też już miałem kupiony bilet, loty zostały odwołane. Więc w końcu trafiła się okazja, by po prostu wylecieć na Kubę pewnym samolotem tak zwanym humanitarnym. To też było troszkę skomplikowane i można było wziąć bardzo mało bagażu.
w końcu jakoś tam udało mi się dotrzeć na Kubę i w tym momencie też na Kubie były restrykcje, zanim mogłem normalnie funkcjonować, było 5 dni kwarantanny i następnie też ten taki okres zamknięcia, także ja tak szedłem tą falą tych restrykcji i zamknięć, za każdym razem tam, gdzie przylatywałem, zaczynały się takie ostre restrykcje. Czyli przygód w drodze na tą nową misję nie brakowało, ale chcę też zapytać o to przygotowanie co do misji na Kubie. Na ile czułeś dzisiaj, możesz powiedzieć, czułeś się przygotowany? Co wiedziałeś, a co zastałeś tam i jeszcze cię może zaskoczyło? Ja raczej tak właśnie starałem się nie nastawiać, czy nie dowiadywać się też za dużo. Oczywiście wiedziałem to, co wszyscy wiedzą. Ale też takim moim przygotowaniem to była ta moja historia, że sam pochodzę z Polski, gdzieś tam w dzieciństwie to doświadczenie, jeszcze trochę tego komunizmu, później doświadczenie w Afryce. To było, mi się wydaje, tak dla mnie takim przygotowaniem do pracy właśnie w tej części świata i szczególnie w tym kraju, gdzie są potomkowie Afrykańczyków, gdzie Kościół funkcjonuje w tych warunkach reżimu komunistycznego i gdzie Kościół może nie jest w takiej diasporze, jak tutaj było w Niemczech, ale też te wspólnoty nie są duże i też właściwie trzeba jakoś tak się odpowiednio po prostu pracować i nie zniechęcać się, jeżeli gdzieś są małe grupy, że zawsze warto do nich pojechać, zawsze warto jakoś tak być tam, gdzie chociaż dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imię Jezusa. Porozmawiajmy teraz o realiach twojej pracy duszpasterskiej. Właśnie pracujesz na terenie dwóch parafii, jest tam trochę miejscowości, ale za bardzo nie ma kościołów zbudowanych. Jak to rzeczywiście wygląda? Specyfiką pracy misyjnej, pracy pastoralnej na Kubie jest to, że oczywiście tam, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy, jest takie, można powiedzieć, centrum tej parafii, czy kościół parafialny, tak jakby. Mówię tak jakby, ponieważ często nie ma tego kościoła jako budynku. I następnie do każdej parafii należą inne wspólnoty, które są poza. Także ja jestem odpowiedzialny za dwie parafie. Jedna jest na zachodniej części miasta Olgin, gdzie pracuję i gdzie mieszkam. Jest to miasto prowincjalne, stolica prowincji Olgin. I następnie również wychodząc do wiosek, które znajdują się poza miastem. Druga parafia jest 40 km dalej, jadąc na zachód, wracając w stronę Hawany. Jest miejscowość, która się nazywa Buenaventura. Ma cztery wspólnoty. Jest to Buenaventura, jako to miasto, miasteczko. Następnie jest wspólnota Cruce de Maceo. Jest wspólnota w takim miasteczku, które się nazywa Mir. I ostatnia wspólnota jest w miasteczku, które się nazywa San Agustin, czyli Święty Augustyn. W tych centrach naszych wspólnot nie mamy kościołów. Są parafie, które istnieją, nie mamy kościołów jako budynków. W parafii w Olgin mamy jeden kościół albo kaplicę zbudowaną w takiej części miasta, która się nazywa Harlem, taka ciekawostka też, który jest położony na górze i tam ciężko jest dotrzeć, szczególnie dla osób starszych, ponieważ trzeba troszkę wspiąć się na górę. Ten kościół został zbudowany przez siostry, które ze mną współpracują, się nazywają Siostry Miłosierdzia od świętej Anny. I one ten kościół zbudowały też trochę nielegalnie. I on tam po prostu jest, ten kościół i ta kaplica. Można by było to wziąć jako kościół parafialny, ale właśnie z tego względu, że jest trudno tam dotrzeć, nie ma takiej możliwości. Bo kościół parafialny mamy właśnie tam, gdzie ja mieszkam, w części, która się nazywa Ciudad Jardín. I tam mamy tylko nasz teren i zadaszenie i to funkcjonuje jako kościół parafialny. Inne wspólnoty spotykają się bardzo często w tak zwanych domach misyjnych, czyli to są często domy prywatne, gdzie po prostu ludzie zgadzają się na to, by w tych domach gromadziły się wspólnoty. A czy ten właśnie brak materialnych środków, brak budynków nie sprzyja właśnie temu, żeby
zająć się właśnie wspólnotą Kościoła, czyli ludźmi, którzy się gromadzą, bo to przecież ludzie są Kościołem. To właśnie wychodzi, że tak chcąc, nie chcąc, po prostu zajmujemy się ludźmi jako Kościołem, szczególnie tam, gdzie ja pracuję, bo też są inne parafie rzeczywiście, które mają kościoły i które nawet mają bardzo, bardzo ładne kościoły. Ja akurat nie mam i też jest wiele innych, gdzie tych kościołów nie ma i chcąc, nie chcąc, człowiek musi się zajmować wspólnotą i też szczególnie nie zawsze widać te perspektywy zbudowania kościoła, czy jeżeli są te perspektywy, na pewno je trzeba rozłożyć w bardzo długim czasie, na wiele lat. Więc człowiek musi zajmować, że tu jest kościół, jest wspólnota i ten kościół po prostu tworzą te kamienie żywe, czyli ludzie, którzy należą do tej wspólnoty i to jest najważniejsze. No właśnie, może myśląc o kościele czy rozwoju kościoła, chciałoby się w naszym takim pojęciu budować, poszerzać wizualnie, a no Kuba jest jakby dotykana tymi brakami przez komunizm, przez ustrój. Może właśnie przytoczymy takie realia. 5 jajek, 150 ml oleju, 3 kg ryżu to miesięczny limit. Czyli macie kartki, czy jak to funkcjonuje, czy chce się zbudować może nawet nie kościół, ale chciałby się odremontować jakąś stodółkę, pomieszczenie, masz w głowie jakiś mały projekt, jedziesz do sklepów i co? Nie ma nic. Tak. I nie ma nic. Rzeczywiście tutaj to, co powiedziałeś, jest to część tak zwanej kanasty, czyli takiego koszyka na miesiąc, co przypada na osobę, na jedną osobę. Wirtualny koszyk. No taki wirtualny koszyk, tak, co można kupić. Na tak zwane kartki, tylko tam nie ma kartki, tylko są librety, czyli taki jakby zeszycik, do którego się zapisuje, ile po prostu się kupiło, czy ile się można kupić, czy to, co przypada na każdego, właśnie tam trochę ryżu, trochę cukru, trochę jajek, czy czasami jak się pojawi jakieś mięso, no to wtedy troszkę tego mięsa, czy kurczak, czy jakiś inny rodzaj mięsa, ale to wszystko jest tak, że to wystarcza tylko na pewną część miesiąca. Dlatego trzeba, jak to było kiedyś w Polsce, w czasach komunistycznych, po prostu organizować to jedzenie gdzieś tam spod lady albo kupować na ulicy. Tak zwany się mówi, że coś kupiłem na ulicy. Ale też te produkty, które się kupuje na ulicy, są bardzo drogie, są kilka razy droższe niż normalnie. Także wielu ludzi naprawdę po prostu nie stać na kupienie czy dokupienie tego ryżu, czy już nie mówiąc o jajkach, bo jajka są bardzo drogie, albo olej na przykład, żeby móc przygotować sobie jedzenie. To też te ceny po prostu są bardzo często kosmiczne na ulicy, a często ludzie po prostu no nie mają wyjścia i żeby po prostu jakoś związać koniec z końcem przez cały miesiąc. Także te przysłowiowe kartki rzeczywiście istnieją w postaci, tak jak mówię, tej książeczki. I to jest, tylko to nie wystarcza. I po prostu tą resztę tego, co potrzeba, trzeba po prostu, jak to się mówi, zorganizować na różne możliwe sposoby. Wczoraj byliśmy w sklepie, zobaczyłeś taki kawałek żółtego sera i tak przeliczyłeś, że to, co u nas tutaj za 60 zł, to tam trzeba by $50 zapłacić. Ile oni zarabiają na miesiąc? No powiedzmy, taki doktor to zarabia mniej więcej $40 na miesiąc. Tak, czyli osoba bardzo wykształcona po studiach. Dokładnie. A taka zwykła osoba, która tam ukończyła może jakiś zawód i... No to gdzieś powiedzmy 20, między 25 a $30. Gdzieś tak. I to trzeba po prostu przeżyć cały miesiąc. Oczywiście te produkty z tej kanasty na te kartki przysłowiowe nie są drogie. To można kupić, ale jak mówiłem, no, miesiąc trwa 4 tygodnie ponad i tą resztę miesiąca też trzeba sobie zapewnić. I to jest bardzo trudne. Tą sytuację ratuje też to, że wielu Kubańczyków już ma rodziny w Stanach Zjednoczonych przeważnie i im wysyłają pieniądze.
dlatego też wielu sobie daje radę, ale też jest wielu starszych, gdzie oni takich możliwości nie mają i po prostu no, żyją bardzo biednie i często nie dojadają. Akurat u mnie w parafii tego nie ma, też pomagamy ludziom, czy powiedzmy tam, jeżeli się uda kupić worek ryżu gdzieś tam dodatkowo, czy jakieś inne produkty, wtedy jakoś to rozdzielamy ludziom, ale też nasi współbracia werbiści w innych częściach czy w innych parafiach, którzy pracują, mają tak zwane komedory, czyli takie jadalnie dla starszych osób biednych. To jest w Hawanie coś takiego jest, w Mayari, Kayomambi, tak się nazywają te parafie, gdzie po prostu starsi ludzie raz albo dwa razy w tygodniu mogą po prostu zjeść gorący obiad. A co było w czasie pandemii, kiedy nie można było wychodzić? Było bardzo trudno, bardzo często to były zamknięte. Też taka ciekawa rzecz, szczególnie w Hawanie, bo też w Hawanie były inne miejsca, gdzie te komedory, czyli te jadalnie istniały. Jadłodajnie. Ale był jadłodajnie, a był taki moment, że tylko ta nasza, tylko przy tej naszej parafii się ostała i funkcjonowała jeszcze. W tej chwili tam oczywiście się pootwierały znowu inne, ale był moment, że wszystkie inne po prostu były pozamykane, bo nie było produktów, nie było możliwości. Tylko nasi współbracia przy współpracy z siostrami, służebnicami Ducha Świętego w Hawanie dalej prowadzili ten komedor. Tak, rozpocząłeś już troszkę mówić o ludziach, o ich marzeniach. Właśnie jakbyś mógł przybliżyć, jacy są Kubańczycy? No, Kubańczycy na ogół mi się wydaje, że też mają taką famę, że są bardzo pogodni i rzeczywiście tacy są. Oni są pogodni, tam też no, pogoda jest zawsze dobra, zawsze świeci słońce, czasami bardzo mocno, ale są niesłoneczne chyba, że jest jakaś pora cyklonów, także oni raczej bardzo chętnie słuchają muzyki, bardzo chętnie spotykają się gdzieś na ulicach czy w domach. Potrafią też żartować z tej swojej sytuacji, w której są. Aczkolwiek rzeczywiście to muszę też przyznać, że w ciągu tych ostatnich szczególnie dwóch lat, a może i tak szczególnie w ciągu tego ostatniego roku, gdzie po prostu inflacja tak skoczyła do góry i sytuacja stała się tak trudna. Da się zauważyć właśnie w Kubańczykach takie już elementy takiego marazmu, że oni sami już jakoś tak napięcie rośnie, gdzieś też z jednej strony się poddają i jakoś tą sytuacją są przygnieceni, szczególnie w ostatnim okresie. Też to pytanie o bezpieczeństwo w ostatnim pół roku się zmieniło, się słyszy, że poprzez właśnie biedę gdzieś są jakieś napady, ludzie nie czują już się tak wolni. Widzę też, że wieczorami w Olgin jest, po prostu nie wychodzą, nie już ludzie przestali wychodzić, tak przez ostatnie pół roku przestali wychodzić na ulicę. My też oczywiście staramy się obserwować to, co się dzieje, by jakoś tak nie wystawiać się na niebezpieczeństwo. Też by mieć dobre kontakty, dobre relacje z sąsiadami, z którymi żyjemy, by jakoś coś złego się nie wydarzyło, ale też właśnie taki rozwój ostatniego pół roku, że się słyszy, że coraz więcej jest różnych takich napadów, kradzieży telefonów gdzieś tam na ulicy w biały dzień, gdzie wcześniej to się po prostu nie zdarzało. Jesteś te dwa lata na Kubie, czy troszkę więcej? Czego do tej pory nauczyła cię Kuba? Kubańczycy? Innego spojrzenia na życie. Do tej pory, czy nawet przebywając w Afryce, w Kongo, zawsze to było pewne, czy powiedzmy żyjąc tutaj w takim społeczeństwie konsumpcyjnym, że się pójdzie do sklepu, wszystko się dostanie. W Afryce też tak było, może nie gdzieś tam w środku kraju, czy w tych wioskach, oczywiście tam jest bardzo ciężko, ale no w stolicy, gdzieś się poszło do sklepu, to można było tam wszystko dostać, wszystko zorganizować i powiedzmy nie było takich trudności. Tutaj często no można mieć wszystko, można mieć środki i wszystkie pieniądze świata, a jakiegoś produktu, czy czegoś, co jest akurat potrzebne w tym momencie, gdzieś tam nie ma. I trzeba jakoś się z tym pogodzić. Ale też ten czas na Kubie, ten pobyt na Kubie, praca na Kubie nauczyło mnie, że też
po prostu jest, można żyć inaczej, że też są ludzie, którzy żyją inaczej i żeby po prostu nabrać dystansu do tego właśnie stylu życia, tego konsumpcyjnego, gdzie tutaj też ja sam z tego korzystałem, czy korzystam teraz, będąc tutaj na urlopie, ale żeby mieć do tego jakiś taki dystans, bo kiedyś to może przyjść taka sytuacja, że wszędzie gdzieś się skończy, czy też tutaj będzie, coś się stanie i że nagle niczego nie będzie i że trzeba będzie sobie dać radę i że ja już się w tej sytuacji umiem odnaleźć. Także to mi się wydaje, że takie doświadczenie mam na tej Kubie, powiedzmy jako moje doświadczenie. Czy ubóstwa braku, nie? Wobec tego, co gdzieś tam posiadamy. No, posiadanie daje bezpieczeństwo, przyjemność, może coś tam, jakieś spełnienie, a tu czegoś nie ma. Tak. No i druga rzecz też, ale to mi się wydaje, że to wszędzie na misjach, że zawsze warto być przy ludziach, że warto jest jakoś iść i jakoś zaczynać pracę i ludzie też to czują, że jeżeli ktoś jest i pracuje się, angażuje i oni to po prostu czują, że ta osoba jest dla nas i że ta osoba ma tutaj jakąś misję. I też takiego spełnienia się właśnie jako misjonarz w tej sytuacji po prostu bycia dla ludzi i bycia też takim znakiem miłości, obecności Boga, obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Kuba jest znana jako kraj zabytków, szczególnie tych, które poruszają się na czterech kołach po ulicach, drogach. Jakie ty masz przygody właśnie ze środkami transportu? Czego używasz? O, tutaj to jest takie pytanie, to jest cała historia rzeczywiście. To jest rzeczywiście, masz rację, Kuba jest takim miejscem, gdzie jest bardzo dużo takich starych samochodów. A można powiedzieć tak, że na Kubie po prostu wszystko jeździ. Jeżeli jest paliwo oczywiście i olej. Na Kubie wszystko jeździ i też również te stare samochody i to jest bardzo romantyczne. Mi się wydaje, że to można spokojnie powiedzieć, że Kubańczycy są chyba najlepszymi mechanikami na świecie. Ponieważ tam wszystko jeździ, tak jak mówiłem. Potrafią pięknie odrestaurować te samochody. Potrafią to... I to nie tylko, bo czy to tak jest w stolicy, w Hawanie, czy to też na... Nie, to jest na całej Kubie po prostu, bo oni też nie mają innej możliwości, im pozostawały po Amerykanach te samochody, albo też sprowadzone tutaj z bloku wschodniego, szczególnie Łady, albo Moskwicze, albo Maluchy, których jest bardzo dużo na Kubie. U nas w Polsce nie ma tyle maluchów. Także ludzie się tym muszą poruszać. Też taka ciekawostka, właśnie szczególnie te stare amerykańskie auta, one mają bardzo często powymijane silniki. Już mają silniki z nowych aut, gdzie te silniki też na części były gdzieś tam sprowadzane, czy gdzieś tam przywożone. Część po części mogły chodzić. Także no, niektóre mają rzeczywiście oryginalne, również z częściami podorabianymi. Gdzieś tam oni są bardzo w tym kreatywni. No i tak samo my, no to jest naszym takim głównym po prostu problemem, też żeby się przemieścić do pracy pastoralnej. Mamy do dyspozycji auto produkcji rosyjskiej chyba, też chyba będzie rosyjska, bo to auto nie jest aż tak stare. Jest to Łada Niwa, która już jest bardzo, bardzo zużyta, ten silnik i w ogóle cała karoseria i tak dalej. No często po prostu, będąc gdzieś w drodze, a to auto nam się psuje. Kiedyś wracając właśnie z Buenaventury, auto się zepsuło, ja byłem z dwoma siostrami w aucie i co tu robić, i zatrzymaliśmy się też na skraju pewnej wioski, gdzie akurat to była chyba sobota wieczór, gdzie no jakoś nikogo nie było. I co tu robić? No i w pewnym momencie taka siostra, która się nazywa Marta, ona wyszła i zaczęła tak głośno mówić, czy krzyczeć nawet, że tutaj na Kubie wszyscy są mechanikami, tutaj wszyscy są mechanikami. I rzeczywiście w pewnym momencie nie wiadomo skąd pojawił się pewien pan i mówi, to otwórzcie tutaj, ja to spojrzę. No a macie jakieś klucze? No nie mamy, tylko jakiś to scyzoryk czy coś tam. No i rzeczywiście on wiedział, co tam zrobić i nagle to auto zapaliło i mogliśmy gdzieś dalej jechać. Także, ale bardzo często, no, że po prostu by się przemieścić, a w ostatnim czasie jest brak paliwa i to paliwo jest ciężko dostać, naprawdę.
ja też mieszkam w Olgin, naprzeciwko stacji benzynowej i wcześniej jeszcze stawałem do kolejki po paliwo i to paliwo kupowałem. Czasami mnie to kosztowało 2 godziny, czasami 3 godziny. Mój rekord, żeby kupić 40 litrów paliwa, był 13 godzin. 13 godzin stałem, żeby kupić 40 litrów paliwa. W ostatnim czasie, jak widzę, że się ustawia kolejka, to nawet już nie wyjeżdżam, bo wiem, że po prostu będzie tylko godzinę być może i tego nie jest wystarczająco. Można kupić paliwo, jak to się mówi, na lewo, ale teraz trzeba sobie wyobrazić też, że w ostatnim czasie paliwo na stacji benzynowej kosztuje 25 pesos. Jest to chyba najtańsze paliwo na świecie. To wychodzi na dolary, chyba kilka centów tylko. A to paliwo, które można kupić gdzieś tam, powiedzmy, na ulicy, tak w cudzysłowie, kosztuje 1000 pesos, czyli to chyba jest za 40 razy więcej niż normalnie. Także jest to temat bardzo skomplikowany i to nam utrudnia życie. No, mimo wszystko jakoś tam staramy się współpracować też i z biskupami miejscowymi, czy z kościołem, czy z innymi księżmi, czy jak ktoś wie, gdzie coś tam można kupić paliwo, czy ktoś jest, to jakoś tak staramy się to organizować i pod tym względem wiązać koniec z końcem. Serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas i tutaj bycie z nami w tej przestrzeni werbistów Równoleżnika M, audycji, która traktuje o sprawach misji w oryginalny sposób. Dzięki serdeczne. Ja również dziękuję za zainteresowanie i też wszystkich słuchaczy proszę o modlitwę. Bardzo często ludzie, gdzieś tam spotykając się przypadkowo czasami, ktoś się dowie, że tutaj ja jestem księdzem czy misjonarzem, mówi: Ojcze, módl się za Kubę. Prosimy o modlitwę za Kubę. I też o tą modlitwę proszę. Będziemy pamiętać. Dziękujemy Wam wszystkim za tą obecność i żegnamy się do kolejnego odcinka. Wysłuchali Państwo podcastu Równoleżnik M o misjach inaczej. Poprzednich odcinków można posłuchać na stronie internetowej równoleżnik.werbiści.pl, pisane bez polskich znaków, lub w najważniejszych serwisach z podcastami. Zapraszamy!